Cześć, witam na kanale Hardreset. W tym odcinku pokażę Ci, jak usunąć słownik z klawiatury w telefonie Motorola Edge 50 Ultra. Na początku przechodzimy do ustawień. Przechodzimy do klawiatury i naciskamy zębatkę. Teraz przechodzimy do słownika i słownik osobisty, a następnie wybieramy język, gdzie naciskamy dany skrót i naciskamy śmietnik, tak aby go usunąć. I tak robimy w każdym z języków. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.